Witajcie kochani, dzisiaj nadajemy dla Was spod Bolesławca, gdzie właśnie odbywa się e-ride, rajdowy piknik 4x4. Ciekawy rajd offroadowy, być może dlatego, że organizator wymyślił sobie, że na jego rajdzie pojadą samochody korzystając tylko i wyłącznie z umiejętności kierowcy i napędów na cztery koła. Można się wspomagać różnego rodzaju ręcznymi wyciągarkami, natomiast wszelkie elektryczne, hydrauliczne są zakazane, zaplombowane, więc żadna z załóg nie będzie mogła korzystać z takiego udogodnienia na trasie. Dzisiaj pierwszy dzień, sobota, gdzie zawodnicy będą jeździli zbierając zlokalizowane po trasie GPS pieczątki. Jutro na torze, który jest za mną, odbędzie się odcinek specjalny. Myślę, że dość spektakularnie to będzie wyglądało, taki bardziej trialowo-przeprawowy odcinek, więc zobaczymy, jak sobie poradzą z nim zawodnicy w walce na czas. A tymczasem idźmy i zobaczmy, jak tam za nami się za chwilę zawodnicy ustawiają już do startu, odbędzie się szybka odprawa i wyjadą w trasę. Więc pojedźmy, zobaczmy, a podzielimy się tym z Wami już za chwilę. Witajcie wszyscy na czwartej edycji Kartofliska, czyli ochrona Karty Krzyżowa, drugi rok z rzędu organizujemy rajd. Bardzo dobrze pójdę na taki lekcerzy. Bo tu zboże, to wiadomo, nie znamy zboża ludzią. Tak się trzymali śladu, ponieważ większość naszych terenów przebiega około Polski. Nie, tutaj nie na środku bagno. Nie to miejsce, gdzie poodbieracie sobie samochody, ale to ostrzegałem przy zapisaniu, że... Jeżeli ktoś nie chce problem z mapą, zapraszam się do siebie, bo pani rada nie będzie pomagał. Jak jest? Fajnie. No i super. Jak tam? Długo tak utrzymasz? Tak. Myślę, że jeszcze 3 dni. Dobra. Wycofuj tak samo jak jest. Delikatnie. Ale to by chciało się. Jak się jeździ z taką ilością pilotów? Jest jeden. Czuję się bezpiecznie. 3 razy lepsza robota. No i super.
Jak tam idzie? Dobrze! Tu widzę ekipa w środku. Coś wam się chyba pomyliło, to miało być auto do driftu zazwyczaj. Z czego tutaj napędy przeszczepiliście? FM-ka wszystko jest. Za mocno. Samuraja. No i fajnie. Trzeba mieć fantazję. Jak idzie? Super. Powolutku. Powolutku. Dawaj koła na mnie. Byle do przodu. Są grzyby? Pięknie! Same prawdziwki! Okay, yeah. Podobno jakieś pieczątki tu też są. Coś szukamy. No, dobra. Dawaj. Cześć, a wy też oglądacie czy startujecie? Oczywiście, że startujemy. A... Jak? Jak do tej pory? Ciężko. Ale bez większych problemów i szkód? Na razie norm. No to dobrze. A jak się młodemu podoba? Jest okej. Okay. Jest okej, okay. No i super. Tutaj sędzia. Dzień dobry, jak tam? Jak tam? Wszystko w porządku? Dużo samochodów przyjechało? Sporo, sporo. Ale wjeżdża i wyjeżdża tyle samo, czy ktoś tam został na dole? Nie, no tylko dwie osoby wyjechały stąd tam. A, no dobra. A teraz wjeżdżają tam. Pod prąd. Tylko mogą wjeżdżać. Dobra, czyli jakoś sobie dają radę? Tak, tak, jest super. Kombinują, walczą, dzieje się cały czas. Zadowoleni. O, jadą następnie. Jak tam do tej pory leci? Na razie urwany przegub, ale zrobione, lecimy dalej. O kurde, szybki serwis. Dobra, to jest walka, jest walka. Do powodzonka. Walka o przeżycie. A tu proszę, osobówki jeżdżą. No jak proszę, śniadanko w pięknych okolicznościach przyrody. Jak tam panowie? Nie jedlibyśmy, ale musimy czekać, aż się sprzęt naprawi. Naprawi sam. Nie macie może panowie placa? Chyba jest wszędzie. To nigdzie nie ma nic. Małe straty, szyba, cały tam ten bok. Jak na wojnie. Ale jak do tej pory było?
i idzie jak czekien. Naprawdę sobie radziła. Proszę, działo się. Co, wjedzie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. To Andrzej Witarką tu wjechał? Jechał na spokojnie, no jechał też. Tak nie wiesz. Pa, jak lepo. To nie jest, że widzisz, no on tam wjechał. Kaczka miała tylko do brzucha. Tak. Nie ma się co bać. I to nie cofaj kolinę, że ona mnie podwała. Tak krótką linę masz. A nie macie? Nie. Lina dobra. To tego jeszcze nie było. To panu niech jedzie. Nie, ale może pod kłódą idę. Czekaj. Jak tam, Rzeźko? Tak, bardzo chłodno teraz jest. Przydaje Czuło się. Było gorąco. Przydaje się. Lina, weź na podróż. Na podróż z liną, tak? Moja dusza w domu została. Tak, teraz wiadomo, co trzeba kupić mężowi pod choinkę. Dłuższą linę. A gdzie masz tą zieloną? Ale to mam dwie, żebym wiedział, że nie starczy. No nie starczyłabym, gdybyś mnie wciągnął razem z tą liną, cholera. I tak musiałam być. Ale i tak szybko było, dużo wody się nie nalało. Nie, spoko. Koreczki mam szybko wyciągnąć. Nie zgnić. No i super. Jedziemy. Albo jasne, wiadomo. Do kostek.
problemów nie ma, klejki są, także jest dobrze. Czyli są mniejsze problemy, czyli tak jak powinno być na rajdzie terenowym. Cześć, jak tam? Coś się stało? Zabawa przednia. Coś się stało, czy jedziemy? Nie, snurkel się tylko rozpiął. Oprócz tam urwanych, jakichś rozpieprzonych rzeczy, pogubionych śrub od zawieszenia. Standard. Jedziemy.